dzisiaj pokażę nowości, które są w samym SafeStarze. Nie będę już opowiadał o nowym widoku edycji obiektu, ponieważ na ten temat mówiłem poprzednio. Skupimy się na takich funkcjonalnościach, więc nie będzie to tak jakby stricte oczywiście opowieść o każdym, o każdej funkcji. Będę pokazywał same nowości. Państwo znacie SafeStara, więc tutaj nie trzeba omawiać wszystkich funkcji. No to zaczynamy. Najpierw pokażę zmiany w konsoli. To są zmiany, które dotykają najwięcej osób. Operatorzy pracują codziennie w ilości co najmniej tutaj kilkuset na SafeStarze i no, żeby nie być gołosłownym, proszę bardzo, tutaj Krzysztof, proszę o pokazanie tutaj mojego obiektu, więc tak, pierwsza rzecz, która się tutaj mogła Państwu pojawić czy pokazać, to są generalnie tematy, tak, rozbudowane zawieszenia. Jeśli chodzi o zawieszenia, rozbudowaliśmy tutaj możliwość zawieszeń o dodatkowo linie, punkty obchodowe, jakby oczywiście obiekt, urządzenie były zawieszane wcześniej, natomiast dużą tutaj zmianą jest zawieszanie w harmonogramie. No i prosiliście, by dało się okresowo zawieszać urządzenia, czyli możemy przypiąć harmonogram, że od tej do tej godziny, czy w takich i w takich dniach obiekt w konkretne strefy, czy konkretne linie, czy konkretne punkty obchodowe, czy trasy obchodów, bo tutaj głównie chodziło o trasy obchodów dla ochrony fizycznej, mogą być zawieszane, bo nie wiem, trasa jest zawieszona, bo klient sobie tak chciał, bo klient w tej chwili, bo jest zmniejszona obsada pracowników ochrony, więc możemy zmienić tutaj trasy obchodowe jednorazowo, jak i w harmonogramie. Możemy tutaj też dodać do takiego zawieszenia notatkę, czy wybrać serwisanta, dla którego to zawieszenie zostało zrobione. Kolejna zmiana, którą Państwo na pewno od razu zauważyliście, to jest zmiana w widoku historii obiektu. Został dodana zakładka historia i to, co było wcześniej, czyli historia, sygnały, testy, zdarzenia zostało przeniesione do podzakładki. Tutaj w menu obiekt mamy dotychczasową historię, czyli cały zbiór tego, co było wcześniej. Sygnały, testy, zdarzenia znane z poprzedniego widoku. Zostało to uporządkowane dlatego, żeby tutaj nie rozbudowywać dalej w prawo coraz więcej, coraz bardziej tego menu z prawej strony. Kolejna sprawa, którą tutaj możecie Państwo zobaczyć, dotyczy widoku wideo, mianowicie w podglądzie na żywo, ja pokażę tutaj dla konkretnego strumienia, ale działa to także w konsoli, w widoku wideo możemy zmienić strumień. O to też Państwo prosiliście, czasem bywa tak, że na obiekcie z jakiegoś powodu internet będzie chodził sporo wolniej i możemy tutaj na przykład zamiast strumienia Full HD, który mam wyświetlony, możemy po prostu, jeśli mamy dostępny strumień niższy bądź wyższy, możemy po prostu zmienić ten strumień. Widać tutaj w tej chwili zdecydowanie gorszą jakość, natomiast obraz może być w pewnych wypadkach płynniejszy. Ten widok jest także oczywiście, tak jak powiedziałem, dostępny w konsoli. Jeśli mamy tutaj wideo i podgląd na żywo, to tutaj będziemy mieć też zmianę tego strumienia. Jeśli mamy tylko jeden strumień podpięty, tutaj mamy na przykład iBoxa, gdzie jest tylko jeden strumień, ta opcja się nam nie pokaże. Natomiast tutaj dla tego widoku mamy możliwość zmiany strumienia. Tak jak powiedziałem, jest to na każdym widoku wideo, więc także można w wideoobchodzie, jeśli z jakiegoś powodu dyżurny uzna, że trzeba zmienić ten strumień na mniejszy lub większy, to może to zmienić. OK, dalej kolejną sprawą, mamy tutaj strefy i dodaliśmy, po pierwsze, jeśli ta strefa ma być pilnowana jakimś harmonogramem, to dodaliśmy tutaj widok oczka, gdzie możemy po prostu zobaczyć, jakie harmonogramy przypięte są do tej konkretnej strefy. Jeśli mamy tutaj godziny pracy obiektów, możemy sobie podejrzeć taki harmonogram. Także tutaj to jest jedna rzecz. Druga rzecz, poniżej tutaj stref, mamy dodane stany logiczne, które mamy przypięte do obiektu
I tak jak tutaj możemy zobaczyć, mamy tutaj stan brak rozbrojenia obiektu, czy tam stan akumulatora, czy stan uzbrojenia obiektu, czy on jest uzbrojony, czy jest rozbrojony. Także mamy tutaj szybki widok na te stany logiczne. Dodatkowo zostały wprowadzone tutaj kolory. To znaczy, jeśli na przykład stan uzbrojenia jest w tym momencie uzbrojony i mamy kolor zielony, to oznacza, że jesteśmy w stanie logicznym poprawnym, czyli na przykład są godziny, gdzie stan, gdzie obiekt jest uzbrojony i on powinien wtedy być uzbrojony, bo oczywiście w drugą stronę najbardziej takim przykładem byłoby stan, kiedy mamy obiekt rozbrojony, on w tym momencie jest na zielono, ponieważ na przykład o godzinie 17 powinien być uzbrojony obiekt i po 17 nazwę strefy czy nazwa stanu logicznego będziemy też mieli, że on jest rozbrojony, natomiast kolor zmieni nam się na czerwony, czyli jest w tym momencie nieprawidłowy. Także szybkim rzutem oka jesteśmy w stanie też zobaczyć, która tutaj po pierwsze ze stref jest uzbrojona bądź rozbrojona i czy stan logiczny jest odpowiednio, przepraszam, odpowiedni, czy jest poprawny, czy niepoprawny. Także tutaj mamy ten kolejną zmianę, też bardzo usprawniającą pracę operatorów, nie trzeba zastanawiać się, która ze stref jest uzbrojona, rozbrojona i tak dalej. I ostatnią tutaj rzeczą w konsoli, taką mocno jakby też usprawniającą tutaj przeglądanie czy sterowanie, jest dodanie w menu sterowanie, oprócz znanych Wam już wcześniej tutaj możliwości włączenia lub włączenia wyjścia na urządzeniach, na przykład Genevo, EBS, czy TM Lab, bądź Satella Integry, mamy możliwość tutaj ustawienia akcji, czy w zasadzie uruchomienia akcji. Akcja jest to nowa rzecz i właśnie za momencik powiem, co to są te akcje. Ale pokazuję, że tutaj z konsoli możemy taką akcję wykonać, czyli powiedzmy uzbrojenie, rozbrojenie analityki, możemy kliknąć wykonaj, czy na pewno chcesz wykonać tą akcję. I już przechodzimy teraz do właśnie tego, co to jest za nowość, co to są te akcje. Akcje są to takie sekwencje, które możemy wykonać dla każdego obiektu, bądź ewentualnie grupy obiektów, czyli pokażę, tak, może najpierw taką akcję należy zdefiniować, robimy to w kącie menu akcje i mamy tutaj takie akcje zdefiniowane, na przykład nazwałem sobie taką akcję rozbrojenie analityki, rozbrojenia obiektu, skasowanie alarmu plus rozbrojenie, dowolna nazwa, jest to tylko i wyłącznie w tym miejscu jest to tylko kwestia słownikowa. Natomiast mając skonfigurowany i otwarty już obiekt, na którym mamy konkretne urządzenia, czyli mamy konkretną strefę, mamy konkretne urządzenia, mamy konkretne jakieś inne rzeczy, przechodzimy na dół tutaj w edycji strefy linie, przechodzimy do menu akcje. I proszę zobaczyć, mamy sobie możliwość zdefiniowania tutaj takiej akcji, pod plusikiem możemy sobie zdefiniować akcję, tutaj mamy skasowanie alarmu plus rozbrojenie, ponieważ inne mam już zdefiniowane i pokażę, jak taka definicja wygląda. Mamy tutaj akcję, która się nazywa rozbrojenie analityki. Tutaj akcja się nazywa tak, rozbrojenie analityki i możemy sobie wybrać, co w tym momencie dana sekwencja zrobi, czyli na przykład ta konkretna sekwencja rozbrojenie analityki wyłączy, czyli ustawi na stan niski wyjście w iBoxie oraz wyłączy wyjście w rejestratorze Hikvision. Inna akcja, rozbrojenie obiektu, proszę bardzo, mamy tutaj rozbrojenie strefy dom całość na Satellu Integrze, mamy wyłączenie analityki na iBoxie, wyłączenie analityki na Hikvision i jeszcze rozbrojenie drugiej strefy na Satellu, która jest tak jakby tutaj strefą obwodową tutaj na obiekcie moim testowym. Więc jeśli chodzi o to rozbrojenie, to jest, czy te akcje, to jest jakby taka, oczywiście możemy też ustawić w drugą stronę, czyli możemy ustawić oczywiście tutaj uzbrojenie analityki, czyli analogicznie załączenie wyjścia. Dlaczego coś takiego zostało zrobione? Dlatego, że Państwo bardzo często używacie w obiektach systemów alarmowych właśnie takich, jak wymieniłem, czyli właśnie EBS-u, Genevo, Satella i w momencie, kiedy to dyżurny stacji monitorowania uzbraja taki system. Typowy przykład to są oczywiście wieże z analityką wideo, gdzie mamy system alarmowy na czujkach gdzieś bezprzewodowych i do tego analitykę i w tym momencie należy wykonać kilka czynności,
jeśli chodzi o uzbrojenie takiego systemu. I właśnie do tego są używane te akcje. Przepraszam, akcje oprócz wywołania z konsoli, tak jak tutaj pokazałem wcześniej, akcje oprócz wywołania z konsoli, możemy wywołać też zaplanowanymi zdarzeniami. Zaplanowane zdarzenia, też tutaj pojawiła się pewna nowość, ponieważ w zaplanowanych zdarzeniach, tutaj weźmiemy powiedzmy jakieś zaplanowane zdarzenie, możemy w tym momencie, do tej pory mogliśmy zaplanowane zdarzenia wywołać tylko i wyłącznie dla konkretnego jednego obiektu. W tej chwili możemy wykonać zaplanowane zdarzenia, przepraszam, zaplanowane zdarzenia, możemy wykonać też dla grupy obiektów. Tutaj troszkę ostrożnie z tą funkcją, no bo możemy ustawić wywołanie zaplanowanego zdarzenia dla swojej grupy wszystkie obiekty, no może się to skończyć jednoczesnym, szybkim rozbrojeniem wielu obiektów lub kilkuset czy kilku tysiącoma zdarzeniami na konsoli, więc jakby należy to oczywiście rozważnie z tego korzystać, natomiast jak najbardziej możemy teraz taki obiekt, mając na przykład potrzebę rozbrojenia wielu budów jednocześnie, możemy zrobić sobie grupę obiektów budowy, nie wiem, 21 i o godzinie 21 wszystkie takie obiekty, które będą podpięte do tej grupy obiektów, możemy ustawić sobie oczywiście zdarzenie typu na przykład informacja, opis, rozbrojenie czy tam uzbrojenie obiektu akcją i tak jak było poprzednio, zgodnie z harmonogramem, przy wejściu w harmonogram lub przy wyjściu z harmonogramu możemy wywołać właśnie taką akcję typu rozbrojenie obiektu bądź uzbrojenie obiektu. To jest bardzo taka przydatna funkcja, ponieważ wtedy dyżurny nie musi się po pierwsze już zastanawiać, czy on ma rozbroić tylko analitykę, czy ma rozbroić system alarmowy, czy ma jeszcze dodatkowe jakieś tam rzeczy zrobić, nie wiem, ustawić wyjście, które, nie wiem, otworzy bramę, więc jakby tu jest tylko i wyłącznie państwa inwencja. Do tego też ta zmiana mocno skróciła jakby tą, nazwijmy to, automatykę, ponieważ od razu używając akcji ustawiamy tą działanie tej funkcji, nie musimy już teraz do tego używać dalej alertów i tam na zaplanowane zdarzenie reagować, które było właśnie tutaj ustawiane w zaplanowanych zdarzeniach, więc jakby w tym momencie do automatycznego uzbrajania, rozbrajania systemów, czy to analityki, wystarczą nam tutaj po prostu zaplanowane zdarzenia. Także to jest, przepraszam, to jest jakby kolejna nowość. Momencik. Ok, teraz taka rzecz też z innej troszkę tutaj dziedziny, mianowicie zostały zrobione tak zwane kalendarze. Są coś takiego, menu konto, kalendarze do harmonogramów i to są kalendarze, które możemy po pierwsze, na przykład mamy tutaj święta, dodatkowe niedziele niehandlowe. Chodzi o to, że jeśli dodamy taki kalendarz, to tutaj definiujemy dni, które będą nam w harmonogramach działały jak święta. Czyli pytanie, dlaczego niedziele handlowe bądź niehandlowe, bo z reguły w kalendarzu mamy, jeśli obiekt ma być czynny, to mamy w kalendarzu wtedy zaznaczone, że ten obiekt jest czynny, natomiast tutaj dodajemy po prostu dodatkowo święta, czyli wtedy wpadnie nam jakby w harmonogramie ten konkretny dzień, na przykład jeśli tu mam, nie wiem, 6 luty, to przypinając taki kalendarz do harmonogramu będziemy mieć zrobione, że czego 6 lutego nie będzie to traktowane jako zwykła niedziela, tylko niedziela świąteczna. Także tutaj mamy jakieś dwa harmonogramy. Za chwilkę pokażę, co dalej z tym możemy zrobić, ale dla tutaj pierwszego jakby lepszego harmonogramu, jeśli mam harmonogram godziny pracy obiektu, to tutaj możemy sobie przypiąć harmonogram, na przykład tutaj święta dodatkowe, niedziele niehandlowe. I to jest harmonogram do obiektu, który możemy też jakby ustawić, że jeśli będzie niedziela, to będzie w jakiś czy inny dzień, w jakiś inny sposób, a dzień świąteczny będzie wtedy brany z tego kalendarza. To jest jakby kolejna tutaj jakby nowa funkcja.
Dalej, co tutaj mamy kolejnego? Zadania dla operatorów. O, to jest też coś związane poniekąd z konsolą. I w tym momencie pojawiła nam się tutaj nowa zakładka. Mieliśmy tutaj wcześniej zdarzenia w obsłudze przez inne osoby, zdarzenia tam odroczone, serwisy i tak dalej. Pojawiła nam się tutaj zakładka zadania. Dlaczego? Ponieważ przy pracy wielu operatorów, a teraz wiadomo, jest pandemia, bywa tak, że niektórzy operatorzy pracują zdalnie i wymaga to też czasem jakiegoś porozumienia się pomiędzy tymi operatorami. Bywa tak, że jest operator taki, nie wiem, nadrzędny, nazwijmy to, który na przykład dysponuje grupami interwencyjnymi, a operatorzy inni, nie wiem, robią wideopatrole, czy obsługują troszkę innych alarmów, ale generalnie chodzi o to, że tutaj możemy ustawić lub w sposób automatyczny, lub w sposób ręczny takie zadanie, które jest jakby możemy dla operatora. Pokażę, jak to się definiuje, tutaj może w innym miejscu, szablony notatek i zadań, mamy tutaj szablony zadań, mamy tutaj takie zadania, które się nazywają wysłać patrol, nie wiem, odwołać patrol, nie wiem, brak reakcji załogi, powiedzmy po dojeździe, tu możemy dowolną rzecz, która nam tutaj, którą stwierdzimy, że operator powinien się na ten temat w jakiś tam sposób dowiedzieć, możemy sobie tutaj ustawić. I teraz są dwie możliwości ustawienia takiego właśnie zadania. Po pierwsze, może tutaj operator zrobić to ręcznie, czyli powiedzmy, jeśli mamy wideoobchód, czy mamy jakąś inną tutaj potrzebę, to możemy po prostu kliknąć tutaj wysłać patrol i pojawi nam się tutaj zadanie wysłać patrol. W samym szablonie mamy tutaj możliwość ustawienia widoczności przycisku i docelowego poziomu dostępu. O co chodzi? Jeśli macie Państwo operatora, który powiedzmy byłby takim operatorem, który nie może wysyłać patroli, a drugi byłby operator jakby nadzorujący, to możemy tutaj ustawić, że takie zadanie pojawi się na przykład, nie wiem, administratorowi, czy pojawi się tutaj na przykład jakiemuś operatorowi, a na przykład użytkownik typu OFI, ochrona fizyczna, będzie mógł takie zadanie wystawić, natomiast fizycznie to zadanie mu tutaj się nie zrobi. Czyli możemy tutaj na przykład na ochronie fizycznej ustawić prośbę o patrol, o przysłanie patrolu, o interwencję i takie zadanie pojawi się wtedy tylko i wyłącznie operatorom, którzy na przykład będą mogli taką operację wykonać. Jak dalej to działa? No w taki właśnie sposób, że jeśli mamy tutaj konkretne zdarzenie, klikniemy wysłać patrol, otworzy nam się to zdarzenie, no i tutaj mamy już informację, że zadanie zostało przyjęte automatycznie, wysłać patrol, klikam OK, zostało to zadanie, zniknęło, to znaczy to zadanie jakby zostało zakończone. Więc jeśli chodzi o, to jest jakby takie ręczne przydzielanie tych zadań, natomiast te zadania możemy także konfigurować na przykład w alertach, tutaj pokażę, że możemy przy nowych zdarzeniach na przykład ustawić, żeby dodał zdarzenie, czy jeśli zdarzenie byłoby w trakcie obsługi, to na przykład dodaj zadanie. Do czego to może posłużyć? Na przykład do tego, że jeśli zdarzenie będzie w trakcie obsługi i wejdzie nam rozbrojenie, to tutaj możemy wrzucić sobie, nie wiem, odwołaj patrol, bądź w konfiguracji na przykład interwencji, jeśli mamy interwencję, to tutaj proszę bardzo, jeśli mamy terminal mobilny, to możemy na przykład tutaj ustawić, że notatka bądź zdarzenie, tutaj przy na przykład przyjęcie zdarzenia, możemy tutaj ustawić w pewnych momentach gdzieś zadania, które mamy na przykład brak załogi właśnie po dojechaniu do obiektu, to w tym momencie, jeśli na przykład w ciągu kilku minut załoga nic nie zamelduje, to w tym momencie dostaniemy taką, powiedzmy, informację, takie zadanie, brak załogi, brak reakcji załogi. I to zadanie wpadnie nam wtedy tutaj na konsolę po lewej stronie. Ale tak jak powiedziałem, to jest jakby, jeśli jest więcej niż jeden operator, no chyba, że chcemy tutaj naszemu operatorowi przypominać o pewnych rzeczach, więc wtedy tutaj ta zakładka po lewej stronie zadania ma to na celu. To jest jakby kolejna tutaj rzecz. Więc jeśli chodzi o to, o tą obsługę, to mamy jakby tutaj też pokazaną, może niekoniecznie jakoś omówioną, ale przynajmniej Państwo wiecie, jak to, do czego to może służyć. Kolejną rzeczą, która się tutaj zmieniła, to jest już raczej rzecz taka dla administratorów, to są poziomy dostępu i
uprawnienia. Tutaj zawsze Państwo tutaj mówiliście, że tutaj dosyć tych uprawnień było bardzo dużo, więc w tej chwili jest zrobiony nowy widok uprawnień. Mamy tutaj filtry, czyli możemy sobie tutaj w tej chwili wyszukiwać konkretnego, na przykład tam powiedzmy edycja, i w tym momencie rozwija nam się tutaj edycja. Jeśli mamy na przykład, nie wiem, jakieś informacje, to też, nie wiem, VoIP. Mamy w tym momencie moduł VoIP. Dodatkowym ułatwieniem jest teraz pokazanie na konkretny kolor, do czego konkretna tutaj poziom dostępu bądź konkretny użytkownik. Tak, jeśli mamy konkretnego użytkownika i ten konkretny użytkownik też możemy go sobie edytować dokładnie w taki sam sposób. Tutaj widzimy, że na przykład ten konkretny użytkownik, Marek Kowalski, nie ma tutaj dostępu do modułu alertów, bo jest na czerwono. Jeśli będziemy mieli na przykład moduł zarządzania klientami, to tutaj proszę zobaczyć, nie ma dostępu do tego wszystkiego, co jest na czerwono, ale ręcznie w tym miejscu zostało mu tutaj dodawanie użytkowników do systemu, nie wiem, tam kontroli, i w tym momencie mamy po prostu taką możliwość, jakby od razu widzimy, co ten użytkownik powinien widzieć, czy nie. Więc tutaj też jest to, można powiedzieć, takie tutaj usprawnienie i zmiana, jeśli chodzi o ten widok. Także to jest kolejna sprawa. I teraz jeszcze momencik, przejdziemy do ostatniego takiego widoku. Mianowicie są to grupy obiektów, czyli coś, na czym domyślnie pracujemy w SafeStarze. No i teraz te grupy obiektów dosyć mocno się też zmieniły, a w zasadzie rozbudowały. Już pokazuję, na czym polega ta zmiana. Po wejściu w grupę, w edycję obiektów, do niedawna można było do tej grupy obiektów przypisać tylko obiekty i w zasadzie to oczywiście zostało jakby utrzymane. Natomiast w tym momencie mamy tutaj kilka możliwości dodania dodatkowych rzeczy, czyli tak, uprawnienia. Do tej pory było tak, że do grupy obiektów można było dopiąć uprawnienia konkretnych użytkowników, czyli tworząc użytkownika, pokażę tutaj w innym miejscu, tworząc użytkownika, przy dodawaniu użytkownika, tutaj wybieraliśmy grupę obiektów. To oczywiście jest dalej możliwe, natomiast jest w tej chwili możliwa też taka rzecz, że jeśli stworzymy użytkownika i damy mu poziom dostępu operator i nie przypiszemy go tutaj do grupy obiektów, natomiast w uprawnieniach grupy będzie, że wszyscy operatorzy mają do niej dostęp, to wystarczy. Czyli tworząc kolejnego operatora, czy tworząc kolejnego, nie wiem, administratora, tworząc jakiś operator bez edycji, czy inny tutaj poziom, który Państwo, czy technik, którego Państwo używacie, możemy po prostu dla konkretnego poziomu dostępu ustawić, że ten operator będzie mieć dostęp do tej grupy obiektów. I to wystarczy. Więc kolejne ułatwienie, jeśli mamy grupę obiektów, wszystkie obiekty, to w tym momencie możemy tutaj dopisać administratora czy operatora i dodając kolejnego użytkownika wystarczy, że wybierzemy ten poziom dostępu. Nie musimy już indywidualnie każdego operatora przypisywać do tej grupy obiektów. To jest jakby pierwsza sprawa. Druga sprawa, są to osoby. Dlaczego? Też podnosiliście Państwo tutaj w rozmowach taką potrzebę, że czasem macie grupę obiektów, która jest, nie wiem, jakiś klient sieciowy, jakieś, nie wiem, na przykład wodociągi, nie wiem, wiatraki, no bardzo dużo różnych obiektów, gdzie jest na przykład osoba, nie wiem, oddziały banków, gdzie jest na przykład osoba, nie wiem, prezes, czy osoba nadzorująca całą grupę obiektów i jakby potrzebowaliście Państwo, żeby w widoku takiego obiektu było wiadomo, że to jest osoba, która jest jakby nadzorująca, i teraz możemy właśnie to zrobić, czyli jeśli mamy tutaj teraz osoby, to proszę zobaczyć, mamy tutaj osoby kontaktowe dla obiektu i tutaj mamy osobę kontaktową dla grupy wszystkie CSMT, czyli tą, którą tutaj mamy wpisaną, ten obiekt jest w tej samej grupie i teraz mamy tutaj, zmieniając tutaj osobę, czy dopisując tą osobę, ona znajdzie się automatycznie tutaj jako osoba kontaktowa dla grupy obiektów. W związku z czym mamy
ułatwione zadanie, ponieważ możemy taką osobę kontaktową jakby szybko przypisać, nie zapominając o żadnym obiekcie, no bo jeśli mielibyśmy, nie wiem, 30-40 obiektów albo więcej, to w tym momencie musielibyśmy te osoby, oczywiście dawało się to zrobić wcześniej obiektem nadrzędnym, natomiast w tej chwili mamy taką możliwość, że to jest powiedzmy osoba dla konkretnej grupy obiektów. Oczywiście tutaj mamy możliwość edycji tej osoby, funkcji, natomiast tu jest hasło powiązane z grupą, dla każdej grupy też oczywiście możemy, dla każdego obiektu możemy osobno ustawić hasło odwołania. Okres dostępności osoby jak najbardziej też możemy ustawić dla konkretnej grupy obiektów. Więc to jest jakby kolejna rzecz. Trzecia rzecz dokładnie to samo, czyli informacje dodatkowe, podobnie, także tutaj mamy też tak jak tutaj Państwo widzicie, możemy ustawić informacje kontaktowe dla konkretnej grupy obiektów, więc mamy informacje dla grupy, tam wszystkie CSM, to i ja tutaj wpisałem, nie wiem, kontrolę czasu dojazdu w obiektach stacji paliw. No, tak tutaj wrzuciłem, żeby to była informacja ważna, wyróżniona. Może to być oczywiście informacja dla grupy interwencyjnej, która pojawi nam się wtedy też w grupie interwencyjnej, jeśli byśmy sobie tutaj to tak ustawili i wtedy grupa będzie widzieć to na aplikacji Patron. Także tutaj mamy też taką, jest to bardzo wygodne, często Państwo z tego korzystacie właśnie, żeby przekazać sobie tego typu informacje. Oczywiście ta informacja też może być tutaj ograniczona, jak widać, czasowo do konkretnej daty. Także informacje dla grupy obiektów. Interwencje. Jak wyżej możemy przypisać do konkretnej grupy obiektów patrole interwencyjne. To też było dosyć tutaj taką częstą prośbą, ponieważ w tej chwili zadziała to w taki sposób, że jeśli mamy grupę interwencyjną, tutaj test patrolu podpięty pod konkretny obiekt, to w momencie próby wysłania patrolu interwencyjnego będziemy mieć tutaj informację i tutaj ten test patrolu będziemy mieć automatycznie podpowiadany jako taka domyślna grupa interwencyjna. Dlaczego tak? Oczywiście bardzo, bardzo często macie Państwo po kilka grup interwencyjnych w różnych miejscach. Jeśli byłaby to, nie wiem, Kraków, Warszawa, nie wiem, Poznań, Wrocław, to w tym momencie ta grupa interwencyjna, dyżurny musi wiedzieć jakby powiązanie obiektu, że ten obiekt podlega do tej konkretnej grupy i tą grupę musimy wysłać. Wiadomo, że dyżurni wiedzą najczęściej, która grupa ma tam jechać. Można to było do tej pory przypisać przy samym obiekcie. Natomiast teraz dopisując grupę obiektów na przykład do nie wiem, miejscowości, nie wiem, Rzeszów, czy do miejscowości Toruń, to w tym momencie dostajemy, od razu dyżurny dostaje informację bez tutaj jakby zastanawiania się, czy to jest taka grupa, czy inna grupa. Podobnie z podwykonawcami, czyli jeśli macie Państwo interwencje, które zlecacie na zewnątrz, to jakby ustawiając obiekt do konkretnej grupy obiektów, konkretnego jakiegoś dużego tutaj rynkowego gracza, z którym współpracujecie, no to w tym momencie obiekt dopisany do jednej z tych grup, kiedy klikacie tutaj interwencję, to dyżurnemu pojawi się tam podwykonawstwo i nazwa firmy. W tym momencie dyżurny też nie ma specjalnie jakichś tutaj wątpliwości, tutaj może też być jakby numer telefonu, dyżurny też nie będzie miał wątpliwości, gdzie powinien zadzwonić, czy jeździ tam firma X, czy firma Y. Także jeśli chodzi o tutaj interwencje, to jest jedna sprawa i oczywiście interwencje serwisowe, to jest dokładnie ten sam jakby przypadek, czyli możemy przypisać do konkretnej grupy obiektów konkretnego serwisanta i wtedy tutaj w zakładce obsługa pojawi nam się tutaj, że jest tam serwisanci do grupy wszystkie CSNT, tam instalator Artur S. Oznacza to, że po prostu dyżurny też będzie miał możliwość szybkiego, powiedzmy, sprawdzenia, jaki serwisant do konkretnej grupy obiektów jest przypisany. Też bywa właśnie tak, że to jest czasem geograficznie, czasem jest, nie wiem, jakiś, powiedzmy, oddział banku, który serwisuje konkretny serwisant, czy jakaś inna firma współpracująca. Także to jest jakby kolejna tutaj innowacja. Dalej, harmonogramy.
Harmonogramy, mamy tutaj dokładnie ten sam temat, czyli możemy przypisać harmonogramy do konkretnej grupy obiektów, bo tutaj mam powiedzmy praca sieci sklepów Pasikonik, o, mamy tutaj pracę, i jeśli taki obiekt, taki harmonogram będzie tutaj przypisany do grupy obiektów, w tym momencie w edycji takiego obiektu będziemy oczywiście tutaj widzieć też taką właśnie, taki właśnie harmonogram. Do tego w samym obiekcie będziemy mogli też tutaj jako harmonogram do grupy obiektów i tego harmonogramu będziemy mogli użyć. Na przykład w zaplanowanych zdarzeniach, czy w stanach logicznych przy kontroli uzbrojeń czy rozbrojeń obiektów. Jeśli mamy sieć sklepów, która jest czynna w konkretnych godzinach i przypiszemy sobie tam ten harmonogram do tej grupy obiektów, to w tym momencie będziemy mogli go użyć jednokrotnie bez potrzeby definiowania go wiele razy. Podobnie kalendarze, czyli możemy sobie przypiąć dla konkretnej grupy obiektów, tak samo jakby kalendarze, tutaj mamy niedzielę wolne, sieć Stonka, czyli ta powiedzmy firma może w inne dni ustalić sobie, że będą mieć niedzielę wolne. Tutaj też możemy taki harmonogram, jakby czy taki kalendarz przypisać. Tych kalendarzy może być kilka, więc one mogą też na siebie nachodzić. Słowniki. Słowniki, czyli słowniki rodzajów zakończeń. Tutaj Państwo już to znacie, to znaczy wiecie, że tutaj ten słownik zakończeń mógł być wcześniej jako zakończenia obsługi, mógł być definiowany jako systemowy, czy konkretnie dla konta, bądź dla obiektu, natomiast w tym momencie możemy go też podpiąć do konkretnej grupy obiektów, czyli jeśli mielibyśmy na przykład grupę obiektów, która będzie miała wideopatrole i będziemy robić wideopatrole czy wideoobchody, to możemy tutaj zrobić właśnie taki słownik, gdzie jeśli powiedzmy mamy dla grupy obiektów konkretnej, byłoby powiedzmy wideoobchód OK, typ zdarzenia dowolny, jeśli na przykład nazwa zdarzenia zawiera powiedzmy słowo wideo, to będziemy wtedy taki wideoobchód mieć, znaczy taką, przy zakończaniu zdarzenia będziemy mieć w tym momencie, jeśli tutaj będziemy sobie robić zakończ zdarzenie, to tutaj powinno nam się wtedy pokazać, no oczywiście teraz nie mam wideoobchodu, powinno nam się wtedy pokazać tutaj, że jest to wideoobchód. No tutaj mamy grupa, podjazd kontrolny OK, zakończenie tam do grupy, czyli mamy na przykład tutaj podjazd kontrolny OK dla konkretnej grupy obiektów taki jakby zdefiniowany. Więc o, proszę bardzo, dokładnie słownik do grupy, podjazd kontrolny OK i takie zdarzenie nam się, znaczy takie zakończenie nam się pojawiło. Dodatkowo możemy zaznaczyć, że to jest zdarzenie zakończone dojazdem patrolu. To już do celów jakby statystycznych jakby raportowych, że jeśli dyżurny zaznaczy konkretny na przykład z dojazdem, tak jak tu widać fałszywy z dojazdem grupy, czy tam nie kompletny obchód, ale zaznaczymy, że on jest tutaj jako zakończony dojazdem patrolu, to gdzieś tam w statystyce zostanie nam to odnotowane. Stany logiczne i akcje. I tutaj mamy już jakby ostatnią zmianę, jeśli chodzi o grupę obiektów na ten czas, czyli możemy przypisać konkretną akcję typu uzbrojenie, rozbrojenie do grupy obiektów i tutaj mamy na przykład właśnie tutaj taką możliwość. Mamy też informację tylko tutaj, że tu jest trzy polecenia, jeden obiekt, czy powiedzmy rozbrojenie obiektu. Tutaj mamy w ten sposób jest to tylko jakby można powiedzieć informacyjnie, żebyśmy wiedzieli, gdzie generalnie tutaj taka akcja jest. Natomiast z tego miejsca możemy też wykonać taką akcję dla wszystkich obiektów w tej grupie, więc no jest to funkcja, nazwijmy to atomowa, no ale może czasem z jakiegoś powodu nam ona być potrzebna do czegoś, tak? Więc jeśli mielibyśmy na przykład grupę obiektów, wszystkie obiekty, nie wiem, w analityce i z jakiegoś powodu, nie wiem, była jakaś awaria łączności, na części obiektów na przykład nie rozbroiły się systemy, bo nie wiem, nie działała sieć komórkowa, to później oczywiście osoba, która ma odpowiednie uprawnienia, może wejść na przykład w takie miejsce i kliknąć powiedzmy, nie wiem, rozbrojenie obiektu i na przykład rozbroić te konkretne obiekty, które były przypisane na przykład do grupy analityka wideo. Także
też tutaj taka, jak powiedziałem, może to być taki guzik atomowy, ale jest też taka możliwość. I kolejna, ostatnia już tutaj funkcja, są to stany logiczne, gdzie tutaj możemy sobie przypisać do konkretnego obiektu, właśnie tu mam na przykład stan akumulatora, bądź brak uzbrojenia, rozbrojenia obiektu. Wiadomo, że nie są to tak dokładne funkcje, jak w konkretnym obiekcie, gdzie możemy literalnie wybrać konkretną strefę, której pilnujemy, czy konkretne kilka stref, natomiast tutaj jest jakby ta część dowolności, czyli mamy urządzenia dowolne lub wszystkie. Już no nie możemy zrobić, tak jak przy obiekcie, wszystkie z wybranych, czy dowolne z wybranych, no bo tutaj jakby to jest dla grupy obiektów i nie znamy tych wszystkich stref w konkretnych obiektach. Więc tutaj możemy zrobić, że nie wiem, powiedzmy urządzenia wszystkie, czy urządzenia dowolne i strefy, powiedzmy wszystkie, w konkretnym harmonogramie, właśnie tutaj mamy praca sieci sklepów i na przykład w tym harmonogramie wtedy stan może mieć wartość tam uzbrojona bądź rozbrojona i w tym momencie możemy sobie tutaj ustawić tą jakby wartość tego stanu logicznego, który będzie nam pilnował bez konieczności wtedy przypinania do obiektu, ale tak jak powiedziałem, tutaj jest to na poziomie ogólności, czyli wtedy pilnujemy dowolnej albo wszystkich stref, które są urojone w obiekcie. Oczywiście w większości obiektów, czy w sporej części obiektów, jeśli jest tylko jedna strefa i pilnujemy jej uzbrojenia, rozbrojenia, jak najbardziej możemy taki stan logiczny przypiąć do grupy i on będzie wtedy bez już konieczności definiowania tego na konkretnym obiekcie. Natomiast tak jak tutaj Państwo widzieliście, oczywiście jest tutaj też ten temat harmonogramu, no że ten harmonogram musi być taki sam dla wtedy całej grupy obiektów. Także to też jest tutaj takie wymaganie.